Cześć, dzień dobry, tutaj Ola Bodnar, ja witam Was w 21. odcinku podcastu Dziewczyna Triathlonista o sporcie i witam Was bardzo ciepło ze słonecznej Portugalii. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bieganiu, o dystansie królewskim, czyli o maratonie, a ze mną jest osoba, która może pochwalić się życiówką na tym dystansie 2 godziny, 27 minut i 47 sekund, więc nie ma żartów. I tą osobą jest Iwona Bernardelli. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Cześć, dzień dobry, tak skromnie. No, przedstawiłam Cię tak z pompą i chciałabym, żebyś sama też się przedstawiła własnymi słowami. Bo ja powiedziałam o życiówce i o tym, w jakim dystansie się specjalizujesz, a jak Ty byś sama siebie określiła. Cześć, jestem Iwona. Jestem żołnierzem Wojska Polskiego i doktorem nauk o kulturze fizycznej. Trenuję lekką atletykę od ponad 20 lat. Od 10 lat biegam maratony. Mm-hmm. Chociaż ostatni raz przebiegłam ten dystans 4 lata temu. Co mogę powiedzieć więcej? Bieganie jest moim sposobem na życie. To jest nie tylko moja praca, ale również ogromna pasja. Ale co chyba najważniejsze, to to, że jestem matką, która wraca do wyczynowego biegania. Jesteś doktorem, jesteś lekkoatletką. To się nieczęsto zdarza, żeby osoba trenująca sport robiła jeszcze doktorat, rozwijała się naukowo, ale wiem, że ten doktorat nie był o maratonie. Nie wybrałaś sobie tego dystansu jako temat przewodni, tylko pisałaś o... O przeszkodach. O biegach z przeszkodami, które wcześniej trenowałaś, tak? To się zgadza? Zgadza się. No to ja bym bardzo chciała... Bo ja Cię znam jako maratonkę. Ja bym chciała posłuchać o tych biegach z przeszkodami. To jest bardzo śmieszne. To jest bardzo ciekawy sport. No. Tak. Może dla widzów. Zdecydowanie. No cóż. Jeśli chodzi o biegi przeszkodowe. Tak, miałam taki epizod w moim życiu lekkoatletycznym. Natomiast tak szczerze mówiąc... Nigdy nie chciałam chyba biegać tego dystansu. Mhm. Mimo, że tak naprawdę nigdy też nie bałam się pokonywania przeszkód i szczególnie rowu z wodą. Natomiast tak jak mówię, to, że trzeba powiedzmy biegać dużo i długo, jak się jest maratończykiem, maratonką, to tak, mimo że może nie do końca też to lubię. No to tego to się nie spodziewałam, do tego przejdziemy dalej. O, dobra, ale opowiadaj. To tak naprawdę bardziej czuję się maratonką niż przeszkodówką i no i to by było tyle. To znaczy tutaj akurat jeśli chodzi o przeszkody, biegu na 3000 metrów z przeszkodami, bieg na 2000 metrów z przeszkodami, czy nawet 1500 metrów z przeszkodami, nie można mylić z takimi biegami jak no, Runmageddon. To są dystanse pokonywane na stadionie lekkoatletycznym, gdzie rozstawione są przeszkody i na jednym okrążeniu trzeba też pokonać rów z wodą. Także to jest zupełnie inna... Żołnierskie. Zupełnie inna działka. Natomiast... Moja przygoda z maratonem zaczęła się w ten sposób, że właśnie decydując się na to, że rozpocznę studia doktoranckie na warszawskim AWF-ie, przeniosłam się do Warszawy i zaczęłam, można to nazwać moje nowe lekkoatletyczne życie tam. Zostawiłam rodzinę, przyjaciół, musiałam odnaleźć się w nowym mieście i tak naprawdę to był mój powrót do biegania, ponieważ ze sportu na 2 lata wykluczyła mnie kontuzja kręgosłupa i wracając do tego sportu, już mieszkając w Warszawie,
Moim nowym trenerem został trener Marek Jakubowski. No i to on przekonał mnie do tego, żeby biegać maratony. Może nawet trudno, nie wiem, czy można nazwać to, że przekonał. Po prostu powiedział, że nie widzi jakby innej opcji jak bieganie maratonów. Oczywiście to nie będzie tak, że z dnia na dzień zacznę biegać maratony, ponieważ wcześniej biegałam na zawodach średnie dystanse, 1500 metrów, trójkę właśnie z przeszkodami. Tak naprawdę wcześniej nie przebiegłam za wiele biegów na 10 km czy nawet na 5000 metrów. Także na pewno nie mogłabym się nazwać biegaczką długodystansową. No i tak właśnie to się zaczęło. Tak właśnie. Tak właśnie, tak po prostu. Przekonał Cię trener. Zauwierzyłaś mu od samego początku, czy miałaś jednak wątpliwości? No, halo, ja biegam krótkie dystanse. Zupełnie coś innego. A tu nagle 42, czy ja jestem na to gotowa? To ile trwało to Twoje przygotowanie się mentalne do tego, że będziesz biegać maraton? Trudno mi ocenić, ile trwało, ale dawno to było i nie pamiętam. Ale na pewno jak pierwszy raz usłyszałam od trenera słowa, że jestem w stanie biegać 2.30 i szybciej, mimo że nawet nie biegałam dychy, to pomyślałam sobie, chyba trener zwariował. Nie, po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Dla mnie pokonanie dystansu 10 km to było dla mnie już wyczynem. Już nie wspomnę o maratonie. Nie do końca wiedziałam, z czym to się je i jak to w ogóle będzie wyglądać. Dlatego tak jakby wiedząc, że przechodzę do trenera, że zaczynam jakby nowy rozdział i zaczynam z trenerem współpracę, po prostu jakby zgodziłam się na wszystko, co trener jakby proponuje, ma do zaoferowania i jakby uzgodniliśmy, tak, że ja będę robić wszystko to, co trener mi każe, nie będę dyskutować, jeśli chodzi o treningi, z mojej strony będzie jakby... Chodziło jakby o taką prawdziwą współpracę na zasadzie, że jesteśmy wobec siebie szczerzy. Ja mówię, jak się czuję, jak żeby jakby trener wszystko jakby wiedział o mnie, tak? Czy na przykład dzisiaj byłam gdzieś na zajęciach i po prostu nie mam siły. Generalnie jakby wszystkie sprawy jakby życiowe były brane też jakby pod uwagę, tak? Także, no tak, zaufałam trenerowi i po prostu wzięłam się za ostro do roboty. No i po prostu wierzyłam w to, że to, co trener mówi, to jest, że ma rację i jakby no, wspólnymi siłami zapracowaliśmy na to, że w drugim starcie już w maratonie pobiegłam 2.30. Udało się i z panem Markiem Jakubowskim współpracujesz cały czas, nieprzerwanie. Tak. Od kiedy przeszłaś do Warszawy. 10 lat. Właśnie. Przeszłaś do Warszawy, poznałaś pana Marka, zaczęliście współpracę i to trwa lat 10 i obecnie jesteście również tutaj na obozie w Portugalii. Tak. I to pilnuje. Znaczy, i pilnuje już wcześniej. Mhm. Tak. Czyli wasza znajomość sięga ponad 10 lat. Tak. I od 10 lat jesteście tak samo zgodni? Tak, nie. I tak, i nie. Nie, no, jesteśmy. Generalnie trener jest bardzo osobą spokojną, opanowaną. Trener w ogóle bardzo rzadko tak się emocjonuje czymś strasznie. Jest, jakby to nazwać, zrównoważony bardzo. I nie, współpraca jest jak najbardziej bardzo udana i jakby cały czas mamy wspólny cel, mamy wspólny plan, wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, do czego dążymy i jakby...
Ale i zawsze się zgadzaliście w każdej kwestii, bo powiedziałaś na początku, że wiesz, że musisz zaufać trenerowi, bo to jest podstawa dobrej i udanej współpracy. Ale czasami myślę, że nie ma innego wyjścia, jeśli chce się osiągać sukcesy na jakimś tam już wyższym poziomie. Ale ja po prostu tak czysto ludzko się zastanawiam, czy nigdy nie pojawiła się wątpliwość, kurczę, dorastam do maratonu, rozumiem coraz więcej rzeczy, moje ciało się zmieniam, jestem też inną osobą, no bo przez 10 lat nawet człowiek się zmienia, jego zainteresowania się zmienia, jego smak się nawet zmienia podobno co 7 lat. Że na przykład kiedyś nie lubiliśmy czegoś... Ja nadal nie lubię oliwek. Nie lubiliśmy czegoś gorzkiego i nagle zaczyna nam to smakować, albo nie lubiliśmy czegoś ostrego i po jakimś czasie zaczynamy dojrzewać do czegoś. Więc czy Ty dojrzewałaś i ten plan też ewoluował, czy po prostu wierzysz na tyle, że nigdy nie miałaś wątpliwości żadnych co do tego, w jaki sposób trenujesz? Nie, nigdy nie miałam wątpliwości, ponieważ zawsze, ale to zawsze byłam przygotowana na każdy maraton, zawsze byłam w formie i no nigdy nie było, naprawdę, nie było takiego startu w maratonie, w którym bym nie czuła formy. Zawsze, zawsze była forma. Nie wspominam tutaj jakby biegów pośrednich, które gdzieś były po drodze i wiele takich nie wyszło, tak? Ale trener zawsze powtarzał, że to jest tylko jakby gdzieś tam środek do celu i jak nie wyjdzie, to nie jest tak, że to świat się zawala. Na przykład teraz przypomniałam sobie akurat rozmawiając Mistrzostwa Polski w Krakowie, nie pamiętam, który to rok. I startowałam na dystansie 5000 metrów i naprawdę nie czułam się w dyspozycji. Nie czułam się w dyspozycji w ogóle, żeby walczyć o medal. Szykowaliśmy się wtedy do maratonu na pewno. I trener powiedział mi, że po prostu mam pobiec mocno, tak? Mocno. Ja mówię, no ale trenerze, znowu zabiorę się z dziewczynami, znowu umrę, ledwo dobiegnę i tak nic z tego nie będzie. A trener mówi, ale to medal nie jest tutaj jakby naszym celem, naszym osiągnięciem. Czy ty, jak zdobędziesz medal, będzie fajnie. Nie zdobędziesz, też będzie wszystko dobrze. My trenujemy do maratonu. Nie pamiętam, do którego też maratonu trenowaliśmy, ale chodziło właśnie o uzyskanie jakiegoś konkretnego wyniku, być może, żeby zakwalifikować się na jakieś Mistrzostwa Świata, czy na jakąś inną imprezę. Już teraz nie pamiętam, ale wiem, że poszłam za dziewczynami bardzo mocno, przytrzymałam, nie wytrzymałam tego tempa. No i skończyło się chyba, nie pamiętam, na 4. czy na 5. miejscu, czyli nie medalowym. Byłam zła, oczywiście. Może nawet nie na trenera, na siebie, bo wiadomo, że jakby gdzieś tam ambicja była wyższa. Zawsze jakby jak startuję, to zawsze chcę walczyć o to, żeby ten bieg był jak najlepszy, żeby jak najlepiej pobiec i oczywiście no chciałabym wygrać, tak? Nie zawsze wychodzi, no trzeba się wtedy z tym pogodzić, tak? No czasami jest to trudne, ale jakby ja wtedy, to też były bardzo ciężkie warunki, bo było bardzo gorąco. Ja nie za dobrze znoszę te warunki, więc ja tam tradycyjnie zemdlałam, trafiłam do karetki, no i jakby mimo wszystko trener był ze mnie dumny, tak? Że nawet nie to, że byłam czwarta i nieważne jaki czas osiągnęłam. Chodziło o to, że ja podjęłam, podjęłam walkę i nie ustawiłam się gdzieś na tyłach, żeby później mijać dziewczyny i wyprzedzać, tylko po prostu zaryzykowałam i spróbowałam powalczyć o ten medal. A że nie wyszło, to jakby inna historia, bo po prostu nie byłam przygotowana na te prędkości. Ale jakby najważniejsze było to, że gdzieś tam moja głowa walczyła o to, tak? I jakby, no i dla mnie zawsze jakby mimo wszystko najważniejsze było to, co trener myślał, tak? Czy trener był jakby zadowolony z tego mojego występu, tak?
Więc jeśli trener by powiedział, że faktycznie źle pobiegłam, no to bym się zaczęła zastanawiać, tak? Ale jeśli on uznawał, że mimo wszystko, mimo osiągniętego czasu jest dobrze, no to znaczy, że jest dobrze. I trenowałam dalej do tego maratonu, tak? A czasami mówi ci, że jest źle? Mówi, że jest dobrze, nie było medalu, ale jest dobrze. A czasami mówi ci, Iwona, coś mi się tutaj nie podoba. Bolą cię takie słowa? No bo jeżeli autorytetem jest pan Marek takim dużym, to jeżeli pojawi się coś negatywnego, to ty mocno to odczuwasz? I mów nic negatywnego. Nie, no myślę, że oczywiście, że gdyby było... Jestem osobą, wydaje mi się, że wrażliwą. Ale i tak, oczywiście przejmuję się pewnie wieloma rzeczami, nawet najdrobniejszymi, ale czy trener mówił mi, że jest... Myślę, że gdy było coś naprawdę takiego, to pewnie tak, ale teraz tak na szybko nie potrafię sobie przypomnieć. Ale to jest bardzo dobra cecha, że pamiętasz te rzeczy, które były dobre, a te, które były złe, nie pamiętasz. No widzisz. To jest super. Ja uważam, że to jest ekstra. To w takim razie przejdziemy do takiego kluczowego fragmentu, jak w ogóle wygląda trening maratończyka. Jak on wygląda? Jak ty na co dzień trenujesz? Wiadomo, że rok jest podzielony na mniejsze części, nie trenuje się cały rok tak samo i przed startem trenuje się inaczej, ale jak mniej więcej mogłabyś scharakteryzować trening maratończyka, a raczej swój trening? Jak wygląda trening? No mogłabym powiedzieć, że to jest generalnie dużo kilometrów, bieganie dużo i długo. No często się słyszy tak takie powiedzenie samotność długodystansowca i jakby można powiedzieć, że zgadzam się z tym, bo wiąże się to z pokonywaniem przez wiele miesięcy samemu wielu kilometrów w osamotnieniu tak naprawdę. W moim przypadku wygląda to w ten sposób, że trener ze mną nie jeździ na rowerze. Bardzo rzadko mam jakiś sparring partnerów czy kogokolwiek do pomocy. Więc jak sobie przypomnę moje poprzednie przygotowania do maratonów, to większość treningów wykonywałam sama. Mhm. Szczególnie treningów tych już stricte przygotowujących pod dystans maratoński, czyli głównie te treningi tempowe, tak? Bo jeszcze powiedzmy, jeśli mówimy o rozbieganiach, czyli spokojniejszych biegach, to można było się z kimś umówić. Natomiast wiadomo, nawet jeśli mamy powiedzmy kolegów w grupie, no to oni trochę szybciej biegają, tak? Więc czasami można się wybrać na wspólne rozbieganie, ale to też rzadko. Tutaj na obozie akurat mam tę możliwość, że mogę biegać z koleżanką z grupy, z Izą Paszkiewicz i wspólnie pomagamy sobie w treningach, podciągamy się wzajemnie. No chyba nawet tutaj Iza bardziej mnie niż ja ją. No bo wiadomo, przez moje ostatnie dość długie przestoje próbuję wrócić na ten mój poziom i myślę, że naprawdę Iza mi w tym pomaga. No i co mogę powiedzieć? No, jeśli chodzi o sam plan, no to nie wiem, czy mogę zdradzać przecież trenera. Tak, i tak tego nikt nie kopiuje. No co ty? No przecież myślisz, że ja teraz siadam na ten i lecę ten trening. Coś ty. Poza tym to są lata praktyki. Mów. Mów, to jaki znaczy, to jest. Znaczy, trener bazuje generalnie na... Wiadomo, musisz wybiegać te kilometry, no jakby no, nie ma jakby innej możliwości, tak, więc dużo kilometrów bazuje na treningach tempowych, które bardzo często nakładają się na siebie, to są bardzo trudne treningi,
I to zmęczenie wtedy dużo bardziej narasta. Bardzo dużo wykonujemy siły biegowej, czy to na podbiegach, czy na skipach. No i z mojej strony, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że wykonuję bardzo dużo też treningu ogólnorozwojowego. No i w tym roku doszła regularna siłownia, więc jakby w moim przypadku to coś nowego. Dzisiaj jesteś po siłowni, tak. Bo w ogóle my tutaj miałyśmy problem ze spotkaniem się, ponieważ Iwona, ty jesteś teraz w bardzo mocnym okresie, 2 tygodnie bardzo mocnego treningu, tak. I nie wiesz, jak się nazywasz, ja ci przypomnę, Iwona Bernardelli walczy o najlepsze wyniki, bo wraca do formy, na swoje tory, więc super, że nam się w ogóle udało tutaj spotkać w tej Portugalii, bo jesteś pomiędzy pierwszym treningiem, pomiędzy siłownią, tak. A pomiędzy kolejnym treningiem. Tak. Tak, więc za chwilę ode mnie tutaj wyjdziesz i pójdziesz, podrepczesz znowu na trening. Więc ja to rozumiem. A co na tej siłowni w takim razie było dzisiaj? Jak ten trening siłowni wygląda u ciebie? Bo mówisz, że to jest nowość u ciebie. To znaczy... W sensie takim, że nigdy nie wykonywałam tak regularnie. Dokładnie. No tak, rozumiem. Od czasu, gdy powróciłam, gdy wróciłam teraz do biegania po mojej ostatniej, nazwijmy to, kontuzji. Także od właściwie listopada regularnie wykonuję ćwiczenia siłowe i nie sprawiają mi one wcale trudności. Nawet w takim tygodniu treningowym jak ten, gdzie pokonujemy bardzo dużo kilometrów i dodatkowo mamy mocne, bardzo mocne akcenty. Mhm. Także co mogę powiedzieć? No, najpierw mamy ćwiczenia, które nas przygotowują do stricte ćwiczeń siłowych. Są to najnormalniejsze ćwiczenia, które myślę, że większość osób wykonuje. Półprzysiady, wykroki, wstępowania. Także myślę, że nic nowego. Ty się uśmiechasz, jak mówisz, jak gdyby to było takie oczywiste. Wiesz, czasami dobór tych ćwiczeń i tej siłowni pod konkretny dystans troszkę się jednak mimo wszystko różni. Myślę, że każdy zna te ćwiczenia, ale słuchacze, którzy nas słuchają, będą zainteresowani, co konkretnie robisz ty. Więc dlatego ja to pytam. Tak, ale to jest związane z tym, że w sierpniu, kiedy już byłam w bardzo dobrej dyspozycji i już tak naprawdę wyczekiwałam startów, bo czułam, że ta forma rośnie, spuchło mi kolano i nikt nie wiedział dlaczego, co mi było. Miałam diagnozy były, znaczy właściwie żaden lekarz nie postawił diagnozy, nikt nie wiedział, co mi jest. Nie mogłam w ogóle biegać przez praktycznie chyba 3 miesiące nie biegałam. Długo. Bardzo długo, z czego tak naprawdę też nawet ćwiczyć nie mogłam, ponieważ to nie było takie zwykłe puchnięcie, tylko to kolano tak mi puchło, że ja nie byłam w stanie nawet chodzić, ani leżeć, nawet położyć się na łóżku i leżeć z tą nogą spuchniętą, ponieważ aż rozsadzało, tak? Ja miałam tydzień w tydzień ściągany płyn z tego kolana. Miałam szereg najróżniejszych badań, najróżniejszych, no próbowano dojść, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Wykluczono chyba praktycznie wszystko. I boreliozę, i jakieś bakterie. No po prostu wszystko. No i jakby tutaj z pomocą przyszedł doktor Krzesimir Sieczych. No i skierował mnie jeszcze do fizjoterapeuty Mateusza Pepłowskiego z Karolina Medical Center i tak naprawdę postawili mnie na nogi. Tutaj jakby jeszcze też korzystałam z pomocy Moniki Urban, która też jest fizjoterapeutką i która jakby już od właściwie
no już teraz to będzie 1,5 roku, pomaga mi i jakby gdzieś tam czuwa nad tym wszystkim. Postawili mnie na nogi, gdzie tak powiem szczerze, na początku października straciłam jakąkolwiek nadzieję na to, że w ogóle wrócę do biegania, do truchtania. Naprawdę wyglądała sprawa już bardzo beznadziejnie. Ja już nawet nie mówię o tym, że myślałam, że będę walczyć o minimum, ale po prostu już przestałam wierzyć w to, że nawet będę mogła biegać. Także postawili mnie na nogi. Była to taka opieka ogólna, ponieważ właśnie później jeszcze zaczęłam korzystać, dostałam pomoc jeszcze w postaci trenera od przygotowania motorycznego. Dorian Łomża pomógł mi jakby wrócić w kontekście właśnie przygotowania siłowego, motorycznego. Wspólnie jakby pracowaliśmy nad tym, dobierał mi właśnie ćwiczenia i jakby on jakby zaczął sterować też tym treningiem siłowym. Super. I właśnie o to mi chodziło, że to jest tak naprawdę u Ciebie prawdopodobnie siłownia jest wzmocnieniem tkanek tego, żebyś Ty była w stanie bezpiecznie i zdrowo biegać. Dokładnie. I do tego chciałam właśnie dojść, żeby pokazać Twoimi słowami, wprowadzając Cię odpowiednio, że ta siłownia u każdego będzie wyglądać inaczej i u każdego wykroki, różne konfiguracje, obciążenia i tak dalej będą nakierowane na inny cel. Jeden chce być mocniejszy, jeden chodzi na siłownię, żeby być kulturystą, żeby być wielki i napakowany. No nie, na pewno to nie są... A trzeci po prostu wzmacnia tkanki i to jest bardzo też istotne, to też mamy w triathlonie. Robert Karaś często mówił, że bez przygotowania motorycznego po prostu nie jesteśmy w stanie robić tego bezpiecznie i unikać, dzięki takiemu przygotowaniu motorycznemu jesteśmy w stanie uniknąć kontuzji i bardzo dziękuję Ci w końcu, że to wypłynęło i że doszłyśmy tutaj do sedna, po co to jest i na co Ci jest w ogóle ta siłownia i dlaczego ona nagle po tylu latach treningu. Znaczy wcześniej też wykonywałam, tylko że to nie ale nie było tak regularnie. Dokładnie. Tak? Nie tak. Było tak sprecyzowane. Mhm. Okej. Okay. Czyli mamy to. Dobra, no to wiemy. A jaki powiedziałyśmy sobie o tym różnych treningu specjalistycznym, o treningach tempowych, o akcentach i tak dalej. Mówi, że jest duży kilometraż. Jaki jest kilometraż przeciętny tygodniowy teraz? Znaczy, no teraz w tym momencie. Bo mówisz dużo kilometrów, żeby ktoś jak słyszy, to co... Wiedział, co to oznacza. Teraz pokonujemy w takich już stricte bardzo mocnych przygotowaniach, w sensie tygodniowo, pokonujemy około między powiedzmy 170 a 190 km w tygodniu. Myślę, że w takim gdzieś tam już luźniejszym, no to zdecydowanie to spada, tak? U mnie to dość wyraźnie spada, bo gdzieś do około 120. Do tej pory, póki nie wyjechałam na obóz, trenowałam raz dziennie tylko, ponieważ no jakby nie jestem w stanie trenować dwa razy. Znaczy, być może można byłoby wygospodarować ten czas na to, żeby wyjść jeszcze po południu, potupać nawet chociażby te 6 km, ale jakby zgodnie z trenerem doszliśmy do wniosku, że nie do końca może mi to coś dać, a może spowodować właśnie, że będę bardziej zmęczona, ponieważ no już jakby po południu już spędzałam tylko i wyłącznie zajmując się synkiem, więc jakby też z tego powodu się cieszyłam, że jakby gdzieś tam wtedy mogę ten czas poświęcić dla niego, a właśnie do południa zajmował mi jakby czas ten trening i jakby też odpoczynek. Więc jakby tylko i wyłącznie trenowałam raz dziennie i no w tym momencie nie przebiegałam bardzo dużo kilometrów, bo to było około 100, chyba najwięcej może do 120 doszłam.
No oczywiście to kiedy jest się w domu i ma się dodatkowe obowiązki, jest jeszcze mąż i jest życie rodzinne i nie jest się skoncentrowanym tylko na obozie, no to wiadomo, że to trzeba sobie jakoś inaczej radzić. Przecież idzie zwariować. Rano wieczorem syn krzyczy, trzeba, opowiadałaś mi wcześniej, że go tu na basen prowadzałaś i tak dalej, więc tych obowiązków jest dużo. Do macierzyństwa jeszcze sobie przejdziemy, ale powiedz mi, do czego ty się teraz przygotowujesz? Ten bardzo mocny okres, bo ty wróciłaś po tych przerwach, po tych kontuzjach, po tym wszystkim ostatni raz biegałaś tak mocno i tak mocno trenowałaś 5 lat temu, 4-5 lat temu, tak? Teraz wchodzisz na te prawdziwe obroty, przypomniałaś sobie, jak to jest mocno, mocno trenować i być pewnie też na obozie. Kiedy ostatni raz byłaś na obozie? Ostatni raz na obozie byłam pod koniec lipca w Jakuszycach, gdzie właśnie nabawiłam się tej kontuzji kolana. A jeszcze wcześniej? W zeszłym roku dość regularnie wyjeżdżałam na obozy. Tak naprawdę zeszły rok bardzo solidnie i bardzo porządnie przetrenowałam. To było około 10-12 miesięcy naprawdę bardzo solidnego treningu. Szykowałam się do maratonu. Mieliśmy w planach maraton na wiosnę i uzyskanie minimum kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie. Pandemia zweryfikowała plany, nie tylko moje, wszystkich. Musieliśmy wracać wtedy ze zgrupowania ze Stanów Zjednoczonych. I jakby w zeszłym roku wyjeżdżałam na zgrupowania, tylko że najdłuższe zgrupowanie to właśnie było w Nowym Meksyku, w Albuquerque, gdzie byliśmy no te 3 tygodnie, bo to miał być obóz 5- bądź 6-tygodniowy, tylko że po prostu musieliśmy wracać do kraju. A teraz to będzie 6 tygodni i jakby no też zupełnie inny trening, ponieważ w zeszłym roku też byliśmy w Ostii i też jakby wykonałam mocne, to były takie pierwsze chyba mocne jednostki treningowe stricte pod maraton, powiedzmy od czasu, gdy zaszłam w ciążę i od czasu, kiedy ostatni raz biegłam maraton. Właściwie przedostatni, bo do ostatniego maratonu to ciężko powiedzieć mi, żebym się jakoś specjalnie przyszykowała ze względu już na kontuzję. Więc tak naprawdę ostatni maraton, do którego można powiedzieć, że się szykowałam, a było to chyba 1,5 miesiąca treningów, to była Osaka w 2017 roku w styczniu. Ale nadal w Ostii to nie był jeszcze taki, można to nazwać, pełny trening maratoński, tylko powiedzmy to kilka akcentów i być może to był chyba jeden tylko taki mocniejszy tydzień, w którym przebiegłam pewnie około 170 km. A tak jakby teraz to już jest zupełnie... To, co być powinno. Zupełnie tak, inna szkoła jazdy. Szkoła bez, jazda bez trzymanki. I gdzie ta jazda nas zaprowadzi? Gdzie być może wystartujesz? Gdzie jest ten plan startować? Wiadomo, że pandemia rządzi się własnymi prawami, starty odwołują. Nie wiemy, może pojedziemy, może nie pojedziemy. Ale co jest tym celem? No celem jest maraton na wiosnę. I szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie pobiegnę, ale na pewno jeśli trzeba będzie, to z tego co wiem, to jest organizowany maraton Mistrzostwa Polski w Dębnie, więc jeśli nigdzie indziej się nie pojawię, to pewnie stanę tam na starcie. A jak ci jest z tą myślą, że nie wiesz, gdzie pobiegniesz, nie wiesz, co będzie? Może lepiej byłoby wiedzieć, znać już w tej chwili konkrety, ale nie jest to dla mnie jakiś wielki problem, dlatego że jakby bardziej skupiam się na tym, że mam pobiec, wynik, a nie gdzie, tak?
Jestem skoncentrowana na treningach, na jakby pracy tutaj, którą wykonuję, i jestem zmotywowana i wierzę w to, że będę w formie. Jak człowiek jest w formie, to bieganie jest samą przyjemnością, więc liczę na to, że właśnie tak będzie wiosną tego roku i jakby nie skupiam się gdzie, tylko po prostu celem jest wynik, który mam pobiec. Mhm. A jak wrócisz teraz do domu, wracasz 20, tak, marca mniej więcej, gdzieś do domu i tam w domu czeka na ciebie synek. Tak, już się nie mogę doczekać. Boże, odliczam dni. I twoją motywacją, no wiadomo, jak jest się w formie, jakby przeżyjesz już ten obóz i te ciężkie jednostki treningowe, wracasz do domu, do syna. I to też jest dodatkowa motywacja, ale jak twoja głowa, jak twoje podejście, jak twoje ciało się zmieniły po ciąży? No na pewno nie jest to taka łatwa droga I szybka. Tak, no kobieta sportowiec nie ma tak łatwo jak mężczyzna, no nie oszukujmy się. Kobieta będąc w ciąży, jej ciało bardzo się zmienia. Musimy się liczyć z tymi zmianami, które zachodzą w organizmie. Musimy liczyć się z tym, że każda kobieta też inaczej znosi poród. To też jest ogromne wyzwanie. Później jest połóg. Też różne są opinie i każdy inaczej przechodzi ten czas. I prawdę powiedziawszy, każda kobieta też inaczej wraca do sportu. Innej przychodzi to łatwiej, drugiej przychodzi to trudniej. Nie miałam jakichś wielkich problemów z tym, żeby móc wyjść, pobiegać. Ja w ogóle bardzo się cieszyłam, że mogę wyjść na trening i pobyć sama chyba, ze sobą. Wiesz, to chyba normalne. Jakby gdzieś to był taki czas dla mnie naprawdę. Strasznie dawało mi to dużo, dużo siły. I jak wracałam, to po prostu mogłam góry przenosić. Nawet jak byłam zmęczona, to strasznie... To zawsze czekałam tylko na ten czas, kiedy będę mogła wyjść pobiegać. My tutaj musieliśmy bardzo dobrze zgrywać się z Michałem, moim mężem. Który też biega. Też, aczkolwiek teraz już trochę mniej. Ponieważ jakby nie mamy też jakby pomocy na miejscu w postaci babci, więc musieliśmy być tylko i wyłącznie zdani na siebie. Przy jakichś większych gdzieś tam wyzwaniach logistycznych korzystaliśmy z tej pomocy, która no, jest nieoceniona, tak? Więc jakby to wszystko, co się dzieje, jak już jakby to dziecko jest na świecie, więc wiadomo, ono jest najważniejsze i trzeba to sobie wszystko bardzo dobrze poukładać. Wszystko musi być bardzo dobrze gdzieś tam zaplanowane. No dużo rzeczy na to się składa, tak? Więc, ale jakby nie wychodzę z założenia, że nie da się tego zrobić, że jak ktoś bardzo chce, to naprawdę każde przeszkody można pokonać. Ale na przykład co innego jest wracać w ogóle do sportu, tak? I jakby... Dobra, fajnie, wychodzę, biegam, wszystko jest dobrze, gdzieś tam wszystko idzie do przodu, tak? Ale co innego jest wracać do wyczynowego sportu. I tutaj na przykład trafiłam na inne przeszkody. Chociażby takie, że gdy zachodziłam w ciążę, byłam zawodniczką Golden Label, czyli mogłam mieć zakontraktowane najlepsze starty. Gdy wróciłam po ciąży, stałam się zawodniczką automatycznie bezklasową. Jaw zmienił te przepisy. W tym układzie wiadomo,
bardzo trudno jest dostać się wtedy na te najlepsze maratony, gdzie zawsze uważałam, że lepiej jest biegać w biegu lepiej obsadzonym i powiedzmy dobiec na dalszej pozycji, ale jakby dla mnie najważniejszy był wynik i ta możliwość walki z tymi najlepszymi osobami. Gdzieś tutaj jakby to uważam, że to jest bardzo krzywdzące, bo to jakby nie jest związane z żadną kontuzją. To jest po prostu przerwa i jak dla mnie to... I to taka szlachetna. Szlachetna przerwa. Powinno to być jakoś tak zrobione, żeby ta kobieta na tym nie traciła, tak? Bo jak wtedy chcemy zachęcić taką kobietę, żeby zaszła w ciążę, tak? Wiele osób też przecież przesuwa to, że dobrze, to ja jeszcze 4 lata potrenuję i dopiero zajdę, tak? W ciążę. No, to są bardzo, bym powiedziała, ogromne dylematy dla takiej, powiedzmy, młodej kobiety, tak? Także no niestety z takimi wtedy rzeczami trzeba walczyć. Oczywiście gdzieś tam wszystko to się stopuje, wycofuje. Przez to, że oczywiście przez tyle czasu nie biegasz, tak? Gdzieś tam nie ma tych sponsorów i tak dalej, i tak dalej. To są jakby... Można by nazwać, że to są jakieś drobne rzeczy, ale tak naprawdę to wszystko gdzieś tam wpływa na to, na ten powrót, który de facto no, jakby się utrudnia. Czyli trochę musisz na nowo walczyć o sponsorów, o to, żeby być światową zawodniczką nie tylko pod względem treningowym, ale także w tych, żeby móc z tego się utrzymać. Oczywiście i to jakby akurat można tak nazwać, że trafiłam też na tak dziwny okres jak pandemia, gdzie tych startów nie ma, gdzie na przykład no jakby nie jestem w stanie pokazać się, tak? I jakby gdzieś tam nazwijmy to zaistnieć, pokazać, że pobiegłam jakiś wynik, tak? No niestety jakby jeszcze ten okres dodatkowo nie ułatwia. No, zresztą przykro mi się bardzo tego po prostu słucha, bo wiem, że w ogóle bycie w sporcie jest bardzo trudne i wymaga bardzo wielu wyrzeczeń, więc jak jeszcze opowiadasz o tym, że w przypadku zajścia w ciążę robi się tyle problemów, które są niezależne od Ciebie, każdy przecież powinien się cieszyć, że kobieta zawodniczka zachodzi w ciążę, potem chce wrócić, powinno jej się to ułatwiać, a tak nie jest, to jest to mega, mega krzywdzące. I też nawet widziałam, że na pewnie słyszałaś o takiej głośnej właśnie sprawie związanej z Alison Felix, więc myślę, że po prostu takich spraw jest dużo. Wiele i po prostu głośno się o tym też nie mówi, tak? I wiele pewnie takich rzeczy jest gdzieś tam chowanych z tyłu i ja też słyszałam bardzo krzywdzące gdzieś tam jakby sprawy w stosunku na przykład świetnej brytyjskiej biegaczki Jo Pavey, która też 2 dzieci miała. Tylko jakby też niektórzy nie patrzą w ten sposób, że nadal po urodzeniu dziecka można biegać, można być nadal świetnym sportowcem. Jest wiele przykładów właśnie, gdzie biegające matki osiągają świetne wyniki, nawet które są po 40, tak? Więc jakby... Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby powiedzmy bycie mamą czy nawet, nie wiem, ta granica wieku 40 lat, żeby to była jakaś bariera do tego, że nie można osiągać rekordów życiowych. Po prostu kobiety łatwiej rezygnują, bo mają wyższy cel w postaci dziecka i łatwiej jest im zrezygnować ze sportu niż z życia rodzinnego. I potem, wiesz, w statystykach też to się odbija, że większość tych kobiet po prostu się poddaje.
Pewnie jedna sprawa jest, to jest związane z tym właśnie, że jakby no nie ma tej, jakby tej takiej pomocy i tego ułatwienia, tej drogi, żeby po prostu wrócić, tak? Na pewno na drodze stoją gdzieś te finanse, które no są jakby no niezbędne, tak? Bo masz już wtedy rodzinę, musisz, wiadomo, rodzina jest gdzieś tam na tym pierwszym miejscu, trzeba ją utrzymać i tak dalej. I wiele osób pewnie jakby gdzieś tam walcząc przez wiele lat, no po prostu w końcu rezygnuje, tak? Na pewno niezbędna jest pomoc osób trzecich. Jakby, no wiadomo, najważniejsza to jest pomoc rodziny i najbliższych. Ale jakby no tu z mojej strony mogę powiedzieć, że gdyby nie pomoc Wojska Polskiego, to nie wiem, czy też bym, powiedzmy, nie skończyła już przygody z bieganiem. A tak ciągle po prostu wierzę w to, że prędzej czy później osiągnę to, do czego dążę. Bo klub też już nie pomaga. Tak tam wyszło. Coś wyszło, że oczywiście nie ciągnę tutaj za język, tak, broń Boże, ale tam klub zazwyczaj też jest taką komórką, która ma dawać wsparcie, ma dawać pomoc finansową i mentalną. To znaczy po prostu liczyłam na tą pomoc ze względu na to, że jakby jestem teraz w tej trudniejszej sytuacji, tak? To nie jest ten sam czas, który był te 5 lat temu, kiedy byłam przed igrzyskami w Rio, gdzie miałam sponsorów, gdzie byłam w kadrze i jakby miałam zapewnione szkolenie. O nic się jakby nie martwiłam. Miałam zapewnione odżywki i tak dalej, i tak dalej. Czyli słowem wolna głowa, tylko trening. Dokładnie. Tak. Jakby no nie korzystałam wtedy też, nie potrzebowałam tej pomocy z klubu. Teraz faktycznie nie mam tego szkolenia, nie jestem w kadrze i jakby liczyłam na tą choćby najmniejszą pomoc w postaci chociażby dofinansowania obozu. Które, no, wszystko to jest bardzo ważne. I cóż, kto w takim razie płaci za obóz? Ty z własnej kieszeni, czy jak to wygląda? Nie miałam innego wyjścia. Przez te kilka miesięcy uzbierałam tutaj na ten obóz. Nie byłam ani w grudniu, ani w styczniu na obozie i wiedziałam, że ten obóz teraz jest niezwykle ważny i będzie mi bardzo potrzebny, ponieważ w domu nie będę w stanie tak dobrze przygotować się do maratonu jak na obozie. Co było oczywiście no, jakby najważniejsze to, że chociażby mogę tutaj bez problemu trenować 2 razy dziennie, odpoczywać, co jest no, niezwykle ważne, tak? Regeneracja. I jakby mimo, że moje serce strasznie tęskni i chciałabym być w domu, na szczęście jest ta możliwość, że można rozmawiać przez chociażby WhatsAppa i mogę widzieć codziennie moją rodzinę, ale po prostu wiedzieliśmy, że to jest niezbędne i no jakby gdzieś tam trzeba poświęcić się i dla mojego synka pewnie też to jest trudny okres i mimo, że to jest bardzo dzielny chłopczyk, to myślę, że też tęskni za mną, ale wszyscy próbujemy gdzieś tam trzymać się tego, tak, i po prostu wiemy, że tak trzeba po prostu i mamy ten cel, po prostu wiemy, co chcemy osiągnąć. Liczyłaś mniej więcej, ile taki obóz 6-tygodniowy Cię kosztuje? Jeszcze nie podsumowaliśmy tego wszystkiego, no ale na pewno przejazd, pobyt tutaj, wyżywienie, to jest jedno, tak? A druga sprawa to jest odżywki, buty, które też jakby no, finansuję za własne pieniądze. Jasne, czyli to jest kilka dobrych tysięcy po to, żeby osiągnąć cel. No ja trzymam kciuki.
Żeby ten cel się udał. Widzę, że się trochę wzruszyłaś, mówiąc o synku, który tam gdzieś jest i o tym celu i aż ci się oczy zaszkliły, tak wiesz. No tak, no. No to jest moja chyba największa motywacja, no. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja bardzo dziękuję ci, że wiesz co, tak szczerze potrafisz o tym rozmawiać, bo co by nie mówić, nie każdy sportowiec potrafi tak szczerze mówić o wszystkich problemach, które są, bo cel, jesteśmy zmotywowani, to jest bardzo, bardzo istotne, ale nie każdy stanie szczerze powiedzieć na przykład właśnie o kwestiach finansowych, o tym szczerym powrocie po urodzeniu dziecka. Pociągnęła za język. A czego się spodziewałaś? Wiedziałaś, że tak będzie, wiedząc, że do mnie przychodzisz, uprzedzałam. Mam nadzieję, że nie zadałam żadnego wrażliwego pytania, które... Nie. Na które byś nie chciała nie odpowiedzieć. Nie bardzo mi się rozmawiało. Mnie również i bardzo dziękuję ci, że mimo, że się znamy krótko, poznałyśmy się tutaj w Portugalii, udało nam się spotkać. Ja cię dłużej nie zatrzymuję, bo nawet mam trochę wyrzuty sumienia, że tak cię trochę przyciągnęłam. Ja cię za chwilę odprowadzę, żebyś bezpośrednio poszła na kolejny mocny trening. Ale nam się tutaj gadało. Gadało i gadało. Także ja bardzo, bardzo ci dziękuję raz jeszcze. To ja dziękuję. Bardzo sympatyczna rozmowa. To była Iwona Bernardelli. Rozmawiałyśmy o bieganiu i nie tylko. Dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki. Myślę, że już kolejny odcinek, 22 odcinek podcastu Dziewczyna Triathlonisty nagram już w Polsce, ponieważ ostatnie odcinki wyjazdowe były nagrywane we Wrocławiu, w Gironie i w Monte Gordo, bo w Monte Gordo się znajdujemy, więc my też powoli wracamy do Polski i Iwonę i ekipę biegającą zostawiamy tutaj i będziemy po prostu zdalnie trzymać kciuki za Was. Tak, z mojej strony proszę wszystkich, którzy słuchają, żeby trzymali mocno kciuki za wiosenny maraton i za kwalifikację olimpijską. Tak jest. Do zobaczenia. Pozdrawiam.